Dobra, opowiem wam bajeczkę, słuchajcie. Tutaj wybieramy resztę ziemi. Jak widzieliście, była ciężarówka, zabierała skipy, miała problemy, ale to już znacie. Wybieramy sobie ziemię, wyrywamy resztę krzaczków. No i natrafiliśmy też na krzaczek, który jest tu na samym rogu i okazuje się, że tam pod tym krzaczkiem nic nie ma. Więc jak wyrwaliśmy krzaczek, no zobaczyliśmy, że jest po prostu studnia wody. Wkładaliśmy tu różne już długości kików. I dwumetrowe, i trzymetrowe, wyobraźcie sobie. I to nie widać, że ma koniec. Także teraz mamy test ostateczny. Zobaczymy, ile metrów jest w dół tutaj. Ile my musimy tej wody stąd wybrać i zasypać tą dziurę. Dawaj, Karol. Tu gdzieś na środku było chyba najgłębiej. Ufa. Ty, stary, to już trochę weszło. Tak? Jest na pewno koniec? No bo tam była taka dziura, tą dechę włożyłem. To złap tam i lecimy z tym. Czekaj, tylko trzymaj tą końcówkę, wyciągaj ten. Nie jest? Nie jest głęboko, no jakieś 4 metry. Słuchajcie, jakby ktoś tu kurwa wpadł obok tego krzaczka. Powodzenia. Nikt by go nie znalazł, nie? Także uważajcie na niespodzianki, bo takie rzeczy też można znaleźć na ogródku. Normalnie studnia pod krzaczkiem. Pozdro!